Mata pisał w ogóle pracę na temat twoich tekstów. Mata pisał pracę. Ze sportu właśnie. Mata pisał pracę. Zresztą dostałem tą pracę od niego teraz. Bardzo, bardzo to było miłe spotkanie. I ja chciałem, żeby Matę utrzymać w tajemnicy. Nikt o tym nie wiedział. Poza, no kurwa, nikt nie wiedział tak naprawdę. Ja wiedziałem, że on jest takim młodym Tedem, w sensie, że to co no właśnie. Tata prawnik. To no właśnie, no, tak jak się spotkaliśmy w studiu. Łamanie schematów i wiesz. Właśnie, spotkaliśmy się w studiu, młody ja. Cudowne. No. Ale jego obecność tam, też jak kurde, to mogę teraz powiedzieć, to było tak, że jak przyszli chłopaki z problemu, Stis i Oskar, i widzieliśmy się w studiu, i oni chcieli rapować kawałek Warszawski Walczyk, nie? Ja wyciągnąłem beat, puściłem i tam byśmy zaczęli rapować to. Ja mówię, kurwa chłopaki, i tam na końcu jest, na końcu tego kawałka jest. I co, skażą cię na 3 lata, na te pół G i gwizdek batata, nie odpierdala, coś tam odpierdala, ta. A ja mówię, skażą cię na 3 pół lata, mata, i wchodzi Mata. To się rymuje, a to tak, była ta sprawa, tak. Wtedy już Mata miał tą akcję, nie? Tak. Mówię, kurde, przecież to genialne, niech on tylko przyjdzie i dla niego zaśpiewamy Warszawski Walczyk po prostu. I stąd był pomysł na niego, nie? Jakby, żeby po prostu on wyszedł na końcu, z tym, wiesz, i że dla niego zaśpiewamy ten Warszawski Walczyk, jakby, że on jest symbolem tego.